No dobry wieczór, moi mili. Po prostej strony jesteśmy w Pangman Beach. Wynająłem malutki pokoik. Pokoik jest naprawdę zajebiście malutki. Zmieścił się w nim stary telewizor, łóżko na 3 osoby i rower. I lecimy nagrywać zachód słońca, póki jeszcze jest. Mały triatlon, krótki triatlon w niedzielę. Miałem przyjechać jutro, ale był transport w piątek, więc jest piątek. No, latamy. Pangmeng Resort na plaży Pangmeng. A tu jest plaża. Żeby nie było, że mamy za daleko. To dosłownie minutka. Triatlon. Kilka kilometrów w tamtą stronę. Biegać będziemy tutaj wzdłuż plaży. A teraz się przelecimy, póki jeszcze jest jasno. Wyjechałem trochę pozwiedzać i skręciłem w drogę, która wyglądała na drogę, która doprowadzi mnie do domu. Zrobi mi pętlę i wyglądała na przejezdną, ale myślę, że gdybym miał internet i gdybym zapytał GPS, kurwa, gdzie jestem, to GPS by powiedział: jesteś nigdzie. Dobra, droga się skończyła, więc trzeba jednak wrócić. Nie ściemniam. Nadal nie wiem, gdzie jestem, ale przynajmniej jest asfalt, więc zawsze to jakiś bonus. Dotarłem na miejsce w końcu. Trochę się pogubiłem, ale później było ok. Brakuje mi GoPro. W poniedziałek. Briefing jest właśnie po tajsku, więc nie da rady. Rower można zostawić jutro, więc to jest plus. Idę coś zjeść, bo przejechałem się za długo trochę może. No, triathlon jest totalnie, całkowicie i w 100% treningowy, więc pomyślałem, że nie będę tracił jednego dnia na to, żeby się przygotowywać na jutro. Grupa mamy dużo, jest 80 osób między 30 a 50 lat, więc na pewno nie, jakoś wysoko tam nie zajdę w tej grupie. Szczególnie, że to z Olimpijka, więc pływanie potem będzie ciężko nadrobić na rowerze. Także stwierdziłem, że śmignę sobie trochę dalej. Nie będę tracił dnia. Tym bardziej, że w poniedziałek muszę lecieć do Singapuru, więc więc teraz muszę poszukać trochę żarcia. Ale ładnie tu jest, trzeba przyznać. Naprawdę jest tutaj ładnie. Trochę daleko. Co pojadę na jakieś zawody, to jest jeszcze dalej. Jeszcze mniej cywilizacji niż było wcześniej. No, takie życie. To co, panowie, podsumujemy sobie tydzień, prawda? Jest niedziela, więc w sam raz na podsumowanie. Dotarłem do domu w końcu. Medal z kolejnych zawodów, całkiem ładny. 4 minuty brakło i byłoby trofeum jeszcze z podium, ale to niestety będzie musiało troszeczkę poczekać. A dobrze. Krótkie podsumowanie tygodnia. Nie do końca ten tydzień poszedł tak, jakbym chciał, bo ani dobrego dystansu na rowerze, a nogi też nie chciały jakoś pracować do biegania, więc tak średnio, ale końcówka była dobra. Okej, poniedziałek. Mam tutaj rozpiskę, żeby
powiedzieć dokładnie co jak. Poniedziałek była joga i siłownia, wtorek były podjazdy na rowerze, dlatego zrobiliśmy tylko 50 km zamiast jakiegoś konkretnego dystansu, ale robiliśmy górki, więc to też się przyda, dobry trening. Czyli wyszło 50 km na rowerze, tam plus dojazdy do domu i do Tania Pury. I bieg 5 razy 3 minuty. Ten interwałowy bieg, który miałem zrobić w niedzielę, nie wyszedł, więc zrobiłem go na bieżni. I nawet się czułem dobrze, czułem się ok. Nogi chciały biegać, było dobre tempo, czułem się naprawdę w porządku, więc zacząłem myśleć, a dobra, jest ok, będzie w porządku. Środa, w środę nie mogłem się pozbierać z rana. W końcu dojechałem do Tania Pury i zrobiłem sobie bieg, miał być luźny bieg, 7 km. Po 5 km zacząłem je tak napieprzać łydki, że musiałem ostatnie 2 km iść, więc nie było to za piękne. Poszedłem na masaż, w środę poszedłem na masaż, w czwartek kupiłem sobie skarpetki kompresyjne, troszeczkę to pomogło i rzeczywiście było trochę lepiej, ale te pierwsze kilka godzin po tym biegu to tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, czy nie szukać jakiegoś tutaj dobrego fizjoterapeuty, bo to nie było za przyjemne, więc nie zrobiłem nic więcej. W czwartek miałem zrobić podbiegi, ale odpuściłem sobie, bo nogi mi tam cały czas napieprzały, więc zrobiliśmy tylko rower. Roweru było 50 km i po raz kolejny joga. We wtorek jeszcze joga była. A w piątek było 10 km biegu i nogi zaczęły działać, było już troszeczkę lepiej, więc powinien być trochę więcej, powinien zrobić 15, ale zrobiłem dychę, nie chciałem przeginać. Więc zrobiłem 10 km, dało radę. Sobota. I w piątek wieczorem jechaliśmy do Trang. Trang jest po drugiej stronie Zatoki. Był tam olimpijski triatlon, do którego tak na ostatnią chwilę się udało zapisać z tego względu, że znajoma jechała i miała miejsce w samochodzie, więc stwierdziłem, dobra, przejadę się. No przecież nie jest taki strasznie drogi. Hotel był też tani, a zobaczę kawałek inny Tajlandii. Więc w sobotę, jak już dotarliśmy, zrobiłem sobie tam długi rower treningowo, bo tak zastanawiałem się, czy robić tak naprawdę tylko krótki rowerek i tyle. Ale jako, że tydzień był słaby, więc stwierdziłem, zrobię sobie długi rower i zrobię sobie po prostu treningowy start, zupełnie treningowy, na zmęczonych nogach, bez jakiegoś szału, bez kombinowania, bez studowania. I tak nie jestem w formie, żeby wygrywać zawody jeszcze, więc będzie ok. Więc zrobiłem długi rower, 3,5 godzinki i było nawet fajnie. Krótki bieg po rowerze, dosłownie 1 km i kilka minut pływania w oceanie. Zobaczyłem kilka meduz, więc szybko się zwinąłem z tej wody. No i zawody. Zawody dzisiaj z rana, wskoczyliśmy do wody. Poparzyły mnie te meduzy tak, że się w pale nie mieściłem. To mam tylko trochę poparzenia, ale najpierw jedną po 500 metrach chyba, jedną złapałem ręką, wyrzuciłem, ale to ręka mi od razu zaczęła napieprzać, tak jakby się po prostu człowiek poparzył. Dwie minuty później przepłynęła mi druga po drugim ramieniu, więc bolało. Chwilę później przepłynęło mi coś po nogach, więc cały był poparzony. Przez nos mi coś przeleciało, ale tak delikatnie tylko. Więc nie było to pływanie za fajne. Miało być 1,5 km, było 2 km 200 metrów. Tak mi pokazał Garmin i myślałem, że coś mu popieprzyło, ale czas był też taki na 2 km ponad, bo czas był 40 minut. Tak w moim przypadku to jest, to by się zgadzało, ale potem pytałem ludzi i każdy powiedział, że było to strasznie dużo dłuższe niż było zapowiadane. Skoczyliśmy na rower, pętla 40 km, chciałem cisnąć tak koło godzinki, ale nie dałem rady jakoś nie mogłem się skupić na tym, żeby móc utrzymać. Pętlę miałem spokojnie, pętlę miałem około 150, więc bez kosmosu, ale na każdym zjeździe traciłem trochę mocy, więc wyszło mi godzinę 5. Godziny 5 na 40 km też nie jest źle, to chyba był czwarty czy piąty czas, tam wyłączając profesjonalistów, więc nie miałem z tym jakiegoś wielkiego problemu. Minus był taki, że jechałem cały czas sam, bo ci najszybsi goście, no to płynęli trochę szybciej. Wyprzedziłem tych gości, którzy byli wolniejsi i no i niestety musiałem jechać sam. Trasa była taka, że na chwilę odjeżdżaliśmy od tych sprintowców. Goście, którzy robili sprint, robili po prostu tylko pętla, a my od tej pętli musieliśmy na chwilę odjechać i wrócić.
więc w drodze powrotnej też miałem dużo gości, którzy byli bardzo, bardzo wolni na sprincie, tak ledwo co tam jechali. No, takie życie. Bieg, w ogóle się nie spodziewałem niczego fajnego, wyszło 52 minuty na 10 km, więc dużo lepiej. Ile był bieg, jakie było średnie tempo mojego biegu w Kanchanaburi? W Kanchanaburi dwa tygodnie temu średnie moje tempo było 6.15, więc strasznie powoli. Dzisiaj było już 5 ile? Dzisiaj było 5.16, więc znacznie lepiej. Ja wiem, że to jest 10 km kontra 20 km, ale jakoś nie słabłem bardzo. Troszeczkę może mi się osłabło na ostatnich kilku kilometrach tego 10-kilometrowego biegu, ale rower był taki sam, bo pływanie było tak naprawdę takie samo, 2 km. I rower był taki sam, bo było 56 km w Kanchanaburi i tutaj było 40 km, więc podobnie. Do tego w Kanchanaburi dzień wcześniej zrobiłem krótki bieg 20-minutowy, ale nie byłem jakoś zmęczony długim rowerem. Tutaj zrobiłem rower stówkę dzień przed zawodami, więc okej, gdybym wiedział, że będzie taki poziom i że da się dobić do podium, to pewnie bym sobie ten rower dzień wcześniej odpuścił. Skończyłem na 5. miejscu, brakło mi 4 minuty do podium i chyba 3 minuty do miejsca 4. Biegłem przez chwilę tym gościem, który zajął 4. miejsce, ale mnie potem zostawił i jakoś nie miałem za wiele siły. Ostatni kilometr przebiegłem trochę szybciej, ale nie miałem jakoś siły, żeby cisnąć bardzo. Ale 5. miejsce wezmę. 5. miejsce i 20. ogólnie chyba na 200 zawodników jakoś mniej więcej, więc wezmę bez problemu. Za dwa tygodnie mamy Lagunę Puket Triathlon, a za tydzień przyjeżdżają goście na obóz, więc będziemy mieli trochę, znaczy oni będą mieli jazdę, ja będę miał taper przed zawodami. Mam nadzieję, że te zawody na LPT pójdą trochę lepiej. A teraz przez te dwa tygodnie będzie jeszcze dużo pracy nad formą biegową. Jutro nie, we wtorek. Jutro lecę do Singapuru na jeden dzień, tylko odebrać GoPro i trochę żarcia i przedłużyć sobie wizę, więc niewiele zrobię, ale wtorek i środa będzie trochę bieganie. Rozmawiam tutaj z jednym trenerem lokalnym, że może by się do niego zapisać, może by z nim trochę popracować. Postaram się nakręcić z nim wideo z pływania, takie będzie fajne wideo, bo gość jest bardzo chętny na to. Jest dosyć dobry, bo jego najlepszy czas to jest 3.50 parę. Dzisiaj, mój czas to był 2.44 na tym triatlonie, a on miał 2.08, więc gość jest dobry i dobrze biega, dobrze pływa. Na rowerze jesteśmy podobni, powiedzmy, no, kilka minut może był szybszy. Także postaram się nagrać z nim film. A tak poza tym, no to tyle. Takie podsumowanie tygodnia. Nie najlepszy tydzień, ale też nie najgorszy. Wyszło 20 godzin treningu, troszeczkę mniej niż tydzień wcześniej, ale jeszcze numer mam startowy. Troszeczkę mniej niż tydzień wcześniej, ale nie było źle. Więc ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej, są efekty, są rezultaty, biega się coraz lepiej. Waga leci w dół, zaczynają ludzie powoli mi mówić: schudłeś. Nie wiem, nie wydaje mi się, tego nie widzę, ale osoby, które mnie widziały kilka tygodni, to zauważają, więc mam nadzieję, że rzeczywiście ta waga troszeczkę, czy tłuszcz leci, bo waga nie do końca, spadł kilka kilogramów, ale też jakoś bez szału, jeszcze z 5 by pasowało zgubić, żeby było dobrze. Zobaczę jak wyjdą zdjęcia, bo zawsze na zdjęciach wychodzę w stroju triatlonowym strasznie, więc jak przyjdą mi zdjęcia, to zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica, czy nie, bo to może być różnie. Tak poza tym, co poza tym? Chyba tyle. Tak na szybko chciałem podsumować. Start, kategoria C, D, E, ale bardzo mi się podobało. Jeżeli obóz w tym roku wypali i będę robił obóz w następnym roku, wypali pod tym względem, że wszystkim się będzie podobało, bo to, że ludzie przyjeżdżają, to już jest pewne. Jeżeli będę go robił w przyszłym roku też, to zrobimy tak, żeby ten triathlon trunk zaliczyć także, bo jest to dwa tygodnie przed LPT, więc w sam raz. A tymczasem padam. W ogóle, a jeszcze mam jeszcze uszkodzoną nogę od
opaski z chipem. Dali takie te opaski. Chip był jakiś taki strasznie duży, więc nie mogłem założyć na swoją. Założyłem stoliki opasku, a tak mi poobcierało, że wskoczyłem pod prysznic po tych zawodach i dopiero wtedy poczułem, że ała. No. Dobrze. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Unboxing GoPro zrobimy, 7, jutro. O ile będą mieli w Singapurze. Hej!